worries. I'll just take your details and we'll do the checks. What you're trying for if you don't want me to speak? Extradition. I got picked up. Sakra, nie, już do mnie przyjechali, kuźwa, nie wierzę. Sylwetki polskich gangsterów, Grzesiu Maulat K2, wel 100 funtów zadupala. Tańczymy. Pamiętasz jak się poznaliśmy 2-3 lata temu, jeszcze jak ze sobą nie byliśmy, jaki mieliśmy układ, że płaciłem ci stówkę tygodniowo za to, że będę mógł cię z dupy. Nie było tak, przez pół roku czasu, dostawałeś stówę ode mnie tygodniowo, żebym mógł cię walić w dupy. To jest najdroższa czekolada na świecie, ale w moim sercu wedlowa bąbelkowa. Grzesia już nie trzeba przedstawiać, bo jest najsławniejszym ambasadorem Rumunii na całym świecie i zarazem jedynym Romem z krótką fajką. W pierwszej sylwetce jego historię zakończyliśmy na tym, że Grzesiu ma tyle hajsu, że mógłby nawet wykupić arbuza. Arbuz udajesz zarobionego, a jesteś petem. Chłopie, nie masz tyle pieniędzy, co ja mam w swoich samochodach, w popielniczkach samochodowych, kiepie. Sram na ciebie, mogę cię kupić. Nie czytaj tego, proszę cię, zrób to. Mogę cię kupić, będziesz, jestem w stanie dać ci tyle pieniędzy, żebyś telefon. Kurwa. Wykonywał moje rozkazy, za to chciałbym ci dać. Oglądaj grondę, bo tu się dzieje! Tu ale się dzieje! Gadać z ludźmi! Chcę, ale no kurwa, dobra, ale to... Komentarze. Możecie mnie wszyscy pocałować w chuj. Ja cię przestań, no ale oglądaj, oglądaj no. Jestem królem życia. Oglądaj to. Oglądaj grondę. No, twój zawodnik. Małolat to gangsteros, na jakiego nie zasługujemy. Siemaneczko wszystkim, jest to mój pierwszy film od 2 lat. Szybkie nie były, bo katy wolność przysłoniły, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Poznałem konkretnych ludzi, z którymi wiem, że będę miał kontakt do końca życia. No i po 16 latach życia na Banicy w Londynie w końcu jestem w Polsce. Oczywiście chciałem podziękować wszystkim tym, którzy ze mną byli. Bober, Wieloryb, Daniel, Karol, Aga i cała ekipa K2. Dzięki wielkie za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Widzimy się jutro. Również przesyłam pozdrowionka dla ludzi w kryminałach, a w szczególności dla Gdaka, Araba, Klajniaka, Pawełka, Maksia, Kamisa, Dobrowoli, Dawidziora, Arka. Trzymajcie się bracia, życzę wam szybkiego wyskoku i do zobaczenia na Wolce. Także przesyłam pozdrowionka dla moich fanów. Mam nadzieję, że się stęskniliście za mną, bo ja za wami bardzo przygotowałem dla was wiele projektów. Będzie nowa odsłona mnie, ale o wszystkim będziecie dowiadywać się stopniowo. Na razie niech cisza zrobi swoje. Co do plujdów internetowych, do tych, co się prują i będą pluć, powiem tylko tyle. Jest to, co zawsze powtarzałem. Tak więc wyjebane mam wasze nazwiska, bo nie internet, a kryminał weryfikuje nazwiska. I tyle w temacie. Pozdro dla dobrych ludzi z farcikiem. Ema. Jeszcze raz. Co on tu robi? Co on tutaj robi? Chodź, kochanie. Gangbang. Gangbang. Że w ciągu 2 lat kupiłem 3 auta. BT5, Mercedesa E-klasę kabrioleta i C-klasę Mercedesa. I oczywiście pod każdym z filmików jest napisane, że auto w kredycie, farmazon pożyczone od kolegi, to tamto. Słuchajcie, zawisne hejty. Żadne auto, którym się pokazuje, nie było ani pożyczone, nie było wzięte na kredyt, tylko było kupione za gotówkę. Mało tego. Coś wam pokażę. Zawiste hejciaki. Te pieniążki, które trzymam w rączkach, były zarobione przez 3 miesiące, naparcie się. 3 miesiące, więcej było zarobione, bo za coś trzeba żyć, co nie? Takich pieniędzy prawdopodobnie nie zarobicie, ale prójcie się dalej na tym internecie, ja robię swoje. A to skąd zarobiłem pieniądze, to już nie wasza sprawa. Ema! Moim skrytym marzeniem jest wspólny content Tomusia i Grzesia, no i wiadomo w sztosie. Wiecie, złoto, szone, apartamenty. Tomuś nauczyłby go od wiertów, no i jak inwestować w bitcoiny. Bo jak wiadomo, Cyganie znają się tylko na złocie. Yeah, with the stones it looks much, much better. VVS diamonds, 14 karat, solid gold. Tak jak to w życiu każdego gangstera bywa, Grzesiu miał problemy z prawem, jak cygański Hada uciekał przed angielskim wymiarem sprawiedliwości. Elo, ławki, bloki, klatki, Ilfor, dzielnica, ciapaci, ciapatki. Siemaneczko, siemaneczko, mordeszki, słuchajcie. Od marca 4 razy musiałem zmieniać oczywiście adres, bo jakieś dają z dupy. I co? I wrzucam wam filmik, tak jak powiedziałem, jak... W sumie na tym filmiku praktycznie nic tam nie ma, co nie? Tyle tylko, że przechodzę między nimi jak mgła niezauważony. Zresztą obczajcie sobie i co? I płacz kapusi, niech chuj ich dusi. A wy, kondony, szukajcie, a znajdziecie i tyle w temacie.
No ale w końcu został niefortunnie powinięty za to, że wielokrotnie spuścił się w mieszkaniu Paulinki po tym, jak ta go wyrzuciła, bo ten nie chciał się dokładać. Tylko nie wiem, po co ruchać okno. Ludzie, siemanko, razem z Bajosonem jestem w podziemie. Nagraliśmy dla was kawałek PDW trójeczkę. Oczywiście nie fart taki, że tydzień po nagrywach pokręciły mnie psy. Obecnie odsiaduję angielski wyrok, później będę miał ekstradycję do Polski. No i co, do zobaczenia w Polsce na kryminale z farcikiem MMA PDW. Zawinęli go ogólnie za napad z rozbojem, ale nie zniczył w cmentarnych jak Heniu, tylko za napad na Paulinkę. Bo ta chciała, żeby dorzucił się do czynszu, a jak wiadomo, gangsterzy mają za darmo. A tu jakby ktoś zapomniał, kto to Paulinka. Wszyscy wiedzieliśmy, że związek z Paulinką był skazany na niepowodzenie, bowiem serce Grzesia skradła już pewna inna kobieta. Okay, I give you double price. You're gonna do everything what I want? They say, no problem, I say. And I'll also 20 extra. I pay 100 euro. Fucking suck my dick. Putting in the ass. Putting in the fucking mouth. Everything I was doing. Wszędzie był pudding, nawet szeliga się już wysmarował. Grzesiu to ciężki orzech do zgryzienia, dlatego poprosiliśmy również o opinię specjalisty, pana profesora habilitowanego doktora Choroszczenki, specjalisty do spraw kryminologii i masturbacji. Zapytaliśmy się, z czego tak naprawdę wynikają jego zaburzenia na punkcie tej całej czekolady i szonów. Drodzy fanowie, widzowie Barankiepa oraz moi pacjenci, nie mogę tego zrozumieć. Małoletka był ten słynny film podczas stosunku. Na tym filmie nie widać efektów powiększenia przyrodzenia. Małolat, wy tam nie kłamcie, bo się wami zainteresuje Szymon, SDM-u. Afera miała być z tym związana. Dzięki Bogu dla Grzesia w dzisiejszych czasach w więzieniach głównie garują alimenciarze i peżoty, to szybko się zaklimatyzował i poszedł grypsować. A w sumie fajnie w tym pierdlu, nawet sesje zdjęciowe sobie robili pod siatce. Na jak? Dobra, dość już o Grzesiu, nie wiem jak wy, ale ja mam teraz ochotę na dobry cygański rap. Chcieliście? To macie. Wszystkim teraz hejterom pękną gacie. A jak? Cygan? Nie cygan. Rom. Mówisz cygan, myślisz kurwa oszust złodziej. Chociaż nie znasz żadnego, a już wlecie masz problem. Ja od młodych lat wychowany z Romami. Często pod jednym dachem, zawsze mi pomagali. Dobrze ich poznałem, nic mi nie rusza. Mój ty hejterze, widzę jak ciebie to wzrusza. Tak więc gąsię frajerze, pilnuj swego śmietnika. Lepiej sprawdź, z kim się teraz twoja bzyka. Prawie każda dupa się puszcza na prawo i lewo. U cyganów tego nie ma, tu są zasady kolego. Jeden facet do śmierci, do końca życia. Oddana i wierna, cygańska dziewczyna. Bo u Romów jest kodeks, jak kodeks ulicy. Od najmłodszych lat, veni, vidi, vici. Nie pierdolą o zasadach, oni je mają. Pozdrawiam starych ziomków i tych, co się znają. Rajum nie cygan, uciek kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy nie zawiedli, którzy nie zdradzili. Rom nie cygan, uciek kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy nie zawiedli, którzy nie zdradzili. Teraz słowo do tych, co z daleka od domu, co na emigracji ruszyli do boju. Tutaj Polak Polaka, tylko myśli jak wyjebać cygan cygana. Jeszcze kurwa nigdy nie sprzedał, nie ma miejsca na zdradę, liczy się honor. Charakterni ludzie, zamknięte jest grono. Oni są jak rodzina, ląd na oceanie. Jeden drugiemu pomoże, kiedy coś się stanie. Nie ma pracy na psiarni, nikt nie jest konfidentem. Polak Polakowi, zawsze wpierdoli przekręt. Musisz się izolować, nie wiesz komu ufać. Nie wiesz nawet teraz, co robi twoja dupa. Możesz pozazdrościć domów i ich pięknych kobiet. Jeżeli nie rozumiesz, to ci nie pomogę. Oni mają swoją flagę, mają swego króla i trzymają się zasad, gdy ty walisz w chuja. Rom nie cygan, uciek kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy nie zawiedli, którzy nie zdradzili. Rom nie cygan, uciek kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy nie zawiedli, którzy nie zdradzili. Kanała w Ketumę, Mirero Małe, Cina w Tumen Hara
i szanina w dżesa. Pomogi de mangę, pcher do moły syr. Nikon ino na kameły. Ra! Ra! Nauczyn de man, kajpę de na podeł. A tu mare zasady i se mam wpisane dredzi. Pomogi den mangę, bo ci penes i se pcharo. Tu me dżan pesa, a dzia syr, bary semenca. Ciaciu no rom, romes nigdy na wydea. Ryki ren pes, pesa pekuc i pychyria. De tu mare żyły i se królewsko ra. A dzia! Tu maren den romien dyr, gadzi cy, powinna de cyklon. Najważniejsza syrom, kręcia wory i semenca. Semenca, semenca. Dawa i se soś. Sospę to na dżineł, keja me pszał, pszałe spał, łowę bikineł. Isy tumen kuć, dziwę tradycji i historia. Peto tumen na halo, bo na dżinen tumen kucie. Tady bez podaw, baś mi rękę, pszałem ge, romen. Medyt hen, pege dziendy, dżampę z kresa do mesa. Rom nie cygan, uczcie kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy nie zawiedli, którzy nie zdradzili. Rom nie cygan, uczcie kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego ja też trzymam tylko ze swoimi, którzy nie zawiedli, którzy nie zdradzili.